Unia Polityki Realnej znana jest przede wszystkim ze swoich haseł gospodarczych. Dlaczego więc stoimy tutaj przed mieszkaniem służbowym premiera Tuska i domagamy się dymisji stosunkowo mało widocznej w tym rządzie minister Hall? Ponieważ uważamy, że choć wszyscy ministrowie rządu Tuska niszczą Polskę, niszczą polską gospodarkę, służbę zdrowia, koleje, rolnictwo i tak dalej, to jedna pani minister, jedno ministerstwo niszczy nam przyszłość w sposób nieodwracalny. Ta pani niszczy nasze dzieci i dlatego UPR jako partia, która jasno zawsze twierdzi, że nie patrzymy tylko od wyborów do wyborów, od jednej elekcji do drugiej, tylko patrzymy przyszłościowo na los narodu i państwa, stoimy i domagamy się odwołania tej minister, która wyrządza narodowi polskiemu i państwu największe szkody. Bardzo miło mi jest państwa powitać na tej pikiecie, którą zorganizowała Unia Polityki Realnej. Myśmy od dawna wiedzieli, że problem dzieci, problem tego, co czyni z dziećmi, czy jaką przyszłość naszym dzieciom chce zagwarantować pani minister Hall i jej technokratyczni urzędnicy, jest rzeczą bardzo ważną i taką, przed którą trzeba wszystkimi siłami protestować. Chciałbym na tej pikiecie przywitać dzieci, bo tak naprawdę to jest wszystko walka o ich przyszłość, o to, jakie będą miały dzieciństwo, czy zostanie ono im ukradzione przez panią minister Hall, czy też będą miały szczęśliwe dzieciństwo. Jestem bardzo zadowolony, że wsparli nas w tej pikiecie nasi przyjaciele z różnych organizacji, którym również leży na sercu dobro naszych dzieci i to, żeby nasze państwo miało w przyszłości świetnie wykształconych i zdrowo wychowanych obywateli, a nie jakieś sztuczne twory, które chce nam zafundować pani minister Hall. Głównym tak naprawdę inżynierem całego projektu zwanego totalitaryzacja państwa polskiego jest ten pan, który tutaj rezyduje, pan Donald Tusk. Pani minister Hall wdraża swój projekt inżynierii społecznej w edukacji dzieci i młodzieży. Najpierw zmuszano sześciolatków do pójścia do szkoły, tłumacząc to tym, że będą lepiej wykształcone, będą łatwiej wchodziły w życie, a tak naprawdę chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby szybciej wylądowały na rynku pracy, żeby przykryć szybszym płaceniem podatków kompletną nieudolność rządu Donalda Tuska i ministra Rostowskiego, chociażby w zupełnym braku poradzenia sobie z reformą emerytalną. Następnym takim ruchem tegoż rządu i głównie pani minister Hall jest przymus przedszkolny. Niezależnie od tego, jaką tak naprawdę decyzję będą chcieli podjąć w tej sprawie rodzice. Kolejnym takim moim zdaniem już punktem, który przelewa czary goryczy, jest próba zbierania danych osobowych, bardzo często intymnych danych osobowych na temat naszych dzieci, która została zaproponowana przez panią minister Hall, została przepchnięta i przez Sejm, i przez Senat dzięki głosom właśnie Platformy Obywatelskiej, tej uśmiechniętej partii, która doprowadza do tego, że tak naprawdę nasze dzieci będą objęte pełną inwigilacją, a to już niestety ma znamiona najmroczniejszych czasów. Protestujmy, krzyczmy, ponieważ argumenty racjonalne nie docierają. Potrzebny jest argument ulicy. Hall do dymisji! 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 Do tej pory obywatelom Polski teczki zakładali ubecy. A teraz będzie się teczki zakładać każdemu obywatelowi już w szkole. Weszliśmy więc w okres totalnej inwigilacji. Teraz państwo postanowiło pójść krok dalej. Będzie zbierać dane, wszystkie, na temat naszych dzieci. I oto pojawiają się wątpliwości zwykłych ludzi. Czy państwo jest w stanie zabezpieczyć te dane? No taka prosta sprawa. Ostatnio słyszeliśmy zapewnienia, że spis powszechny jest bardzo bezpieczny. Nie dalej jak dwa dni temu w sieci pojawiła się wiadomość, że w ogóle nie jest bezpieczny, że dane, które zostały spisywane, mógł wykraść każdy praktycznie.
miałam to nieszczęście spotkać się z przesłuchaniem moich dzieci w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Myśleliśmy, że będą dzieci poddane badaniu ich emocjonalnej dojrzałości i wiedzy, natomiast dzieci poddane zostały przesłuchaniu. Pani zadawała pytania, tak jakbyśmy byli już podejrzani o to. A na koniec usłyszeliśmy od pani psycholog pocieszającą i taką zachwycającą myśl, że macie państwo wspaniałe dzieci, szkoda by je zmarnować. Jak państwo by się czuli, gdybyście usłyszeli coś takiego? Rzeczywiście jestem biały i heteroseksualny, za co bardzo pana premiera przepraszam. Dojeżdżam 40. Udało mi się dorobić trójki cudownych dzieci. Mam dom, niezłe wykształcenie, magistra historii, specjalność nauczycielska. Niestety okazuje się, że wprawdzie jestem dość mądry, żeby wybierać głowy tego państwa, ale za głupi, żeby wychowywać własne dzieci. Cóż powiedzieć? Okazuje się, że są mądrzejsi. Jacyś tajemniczy oni, którzy lepiej znają moje dzieci niż ja sam. Możemy się we wszystkich sprawach różnić, ale dzieci jako nasza przyszłość, nasza państwa, nasza narodu i nasza własna, rodzinna są najważniejsze. Państwo reprezentowane przez tutaj urzędników gmachu, koło którego stoimy, uznaje, że dzieci warte wsparcia to są dzieci tylko w placówkach państwowych lub w ogóle w placówkach innych niż dom dzieci, niż własny rodzinny dom. Jest subwencja oświatowa, która wynosi kilkaset złotych, ale ona przynależy się tylko i wyłącznie tym rodzicom, które oddadzą dzieci do wychowania do placówki przedszkolnej. Psychologia od wielu lat dowodzi, że dziecko najlepiej wychowuje się we własnym domu, w takim środowisku rodzinnego ciepła. Państwo finansuje, wydaje wielokrotnie większe środki na utrzymanie dziecka w domu dziecka, zamiast przekazać część tych pieniędzy rodzicom, którzy z przyczyn tylko i wyłącznie ekonomicznych nie mogą w rozumieniu państwa zająć się dzieckiem. Unia Polityki Realnej bardzo mocno zaangażowała się w los jednej rodziny pokrzywdzonej strasznie przez państwo, gdzie 11-letni chłopiec został porwany ze szkoły do domu dziecka przez urzędników państwowych. Oddam głos tym ludziom, którzy nie mogą się cieszyć swoimi dziećmi, którzy zostali wyrokami sądów Rzeczypospolitej pozbawieni kontaktu ze swoimi dziećmi. Porozumienie Rawskie zajęło się szeroko pojętą problematyką rodziny i tak rozpoczęliśmy również protestować w ubiegłym roku, wtedy kiedy wprowadzono ustawę o tak zwanej przemocy w rodzinie. Wtedy to już państwo sięgnęło po rzecz dla każdego człowieka najbardziej cenną, bo rodzinną świadomość pod rodzinną tradycję i los tej rodziny powierzono do tej pory niezweryfikowanym urzędnikom państwowym. Dziś tego mamy już namacalne przykłady. Dzieci trafiają do rodzin zastępczych. Dziś również jesteśmy przed dniem wprowadzenia ustawy o tak zwanej wspomagania rodziny i pieczy zastępczej. Sama nazwa tejże ustawy jest bardzo przewrotna, bo tak naprawdę rodzinę biologiczną państwo nie zamierza wspierać. Państwo zamierza wspierać system, który powstaje, system tak zwanego rodzicielstwa zastępczego. A moja historia jest, można powiedzieć, coś w stylu Tato 2. Mój syn, który miał 7 lat, został uprowadzony, wywieziony przez matkę z Polski do Danii. Bez mojej wiedzy, bez mojej zgody. Poruszyłem właściwie, można powiedzieć, niebo i ziemię. Premiera, ministra spraw zagranicznych, ministra sprawiedliwości, prezydenta. Sprawa doszła do Parlamentu Europejskiego. Parlament Europejski chciał przysłać do Danii komisję mediacyjną. Dwie kobiety, dwóch mężczyzn, dwóch prawników, dwóch nieprawników, ale tamta strona się nie zgodziła. Fundacja Partner spróbowała mediować, nie zgodziła się. Ambasada Polska w Kopenhadze próbowała mediować, nie zgodziła się.
No ale dlaczegoż ma się zgadzać, skoro wiadomo było, że i w polskim sądzie rodzinnym i tak wygra, i tak wygra. I taka jest prawda. Syna swojego nie widzę od 4 lat. Wtedy miał 7, a dzisiaj nie ma. Panie premierze, pisałem do pana. Odpowiedział mi pan, żebym był optymistą, żebym wierzył w niezawisłość polskich sądów. Panie premierze, dzisiaj panu mówię po 4 latach. Nie wierzę ani w niezawisłość polskich sądów, ani w pana. W pierwszej instancji sądu duńskiego przegrałem. W drugiej instancji sądu duńskiego przegrałem. Dlaczego? Dlatego, że Dania nie oddaje dzieci żadnego kraju. Natomiast Polska oddaje wszystkie. Takie działania są w waszej Platformy Obywatelskiej po 4 latach działalności. To jest coś takiego jak PO pisanka, popisanka, zewnątrz kolorowa, w środku pusta. Nie zrobiliście nic dobrego dla kraju. Dzieci nasze, nie państwowe! Dzieci nasze, nie państwowe! Dzieci nasze, nie państwowe! Dzieci nasze! Od 3 dni prowadzę głodówkę przed biurem prokuratora generalnego. Zresztą mojej głodówki jest to, że po tym, gdy przez kilka lat ubiegałem się o przestrzeganie praw mojego chorego dziecka, składałem wnioski do Sądu Okręgowego w Krakowie, do Sądu Apelacyjnego w Krakowie, do Rzecznika Praw Obywatelskich, który wówczas był pan profesor Andrzej Zorn. Jedyną reakcją ze strony sądu i ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich było żądanie przedstawione mi, bym się poddał badaniom psychiatrycznym. Skorzystałem z pomocy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca, obecnego tutaj pana Krzysztofa Łapaja. Ludzie ze Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca zaczęli od 2003 roku umieszczać w internecie materiały informujące o mojej i moich dzieci sprawie. W ostateczności wszyscy sędziowie i Rzecznik Praw Obywatelskich, których materiały umieszczane w internecie dotyczyły, poczuli się znieważeni, zniesławieni i wszyscy uczynili mnie przestępcą. Skazano mnie 18 grudnia z artykułu 226 paragraf 1 za znieważenie funkcjonariuszy publicznych w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Z tego artykułu ściganie było niedopuszczalne od października 2006 roku. Skazano mnie zatem w sprzeczności z prawem konstytucyjnym. Po wielu latach czynionych przeze mnie wysiłku, w ostateczności w zeszłym roku, we wrześniu 2010 roku, Sąd Okręgowy w Rzeszowie wznowił sprawę przeciwko mnie, uchylił skazujący mnie wyrok na moją korzyść, potwierdził uzasadnienie do wyroku, że ten skazujący mnie wyrok oczywiście rażąco narusza prawo materialne, a jedyną reakcją ze strony Sądu Rejonowego w Gliwicy i sędzi Beaty Stój, która obecnie prowadzi sprawę, jest wydane przez nią postanowienie o poddaniu mnie badaniom psychiatrycznym. Jest to oczywisty akt zemsty, to oczywisty akt represji, retorsji za to, że udowodniłem sędziom, że Rzecznikowi Praw Obywatelskich Andrzejowi Zornowi, że przez wiele lat krzywdzono moje chore dziecko, a w ostateczności, że skazano mnie za to, że informacje o tym obrażeniu praw mojego syna dostały się do mediów i za to, że skazano mnie w sprzeczności z obowiązującym prawem. Kilka słów o panu Donaldzie Tusku, nie jako prezesie Rady Ministrów, ale o pośród nas Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Od 2 lat, od 2009 roku, składam pisma do pana posła Donalda Tuska, informującego o mojej sprawie, i proszę w tych pismach, by jako poseł podjął działania mieszczące się w ramach jego poselskich uprawnień, które będą mogły zdjąć z jednej strony wyrok, a z drugiej strony ciężary wszystkie, których ja i moje dzieci jesteśmy ofiarą. I co robi pan poseł Tusk? Wszystkie pisma, które ja kieruję do niego jako do posła, przekierowuję, deleguję na samego siebie jako prezesa Rady Ministrów i od 2 lat ja otrzymuję pisma z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od pana Jerzego Wisniewskiego bądź Michała Oleksy, których ci informują mnie, że prezes Rady Ministrów Donald Tusk nie posiada uprawnień do rozpoznania zgłoszonej mu przeze mnie sprawy. Państwo, wstydzę się za to, co rodzicom i dzieciom robi rząd, co robią sądy w majestacie Rzeczypospolitej. Wykrzyczmy tym ludziom, którzy reprezentują dzisiaj państwo, to jedno słowo, które jest najlepsze do opisania naszych uczuć względem tego, co robią. Hańba! 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 Hańba!
nam się, że to wszystko jest dla naszego dobra. Jednak pytam się, jaki wpływ mamy na to, jak wydawane są nasze pieniądze. Proszę zwrócić uwagę, że w dyskusjach nad polską oświatą nikt nie pamięta o najważniejszych w tym wszystkim systemie, czyli dzieciach i ich rodzicach. Tak naprawdę nie mamy dzisiaj żadnego wpływu na jakość edukacji w naszych szkołach. Pamiętam takie zdanie jednego z dyrektorów. Powiedział, wiesz co, Paweł? Ja mam szkołę, 500 dzieci w szkole i mam 5200 zł na środki czystości. Ja mówię, no to no, całkiem dobrze, na miesiąc 5200. Mówię, człowieku, jaki miesiąc, na cały rok. Natomiast mam 42 tysiące złotych na szkole. To, co się dzieje przy pani Hall, to jest tragedia. Oni po prostu płaczą. W tym momencie pani minister Hall zmienia rozporządzenia praktycznie co miesiąc. Co miesiąc mają 2-3 rozporządzenia. Kuratoria sprowadzone są do roli sprawdzającego, wizytatora i tak naprawdę to kontrolera. My jako Unia Polityki Realnej jesteśmy za tym, żeby pieniądze, które niewielkie są tak naprawdę, ale są z budżetu państwa przekazywane na oświatę, były wykorzystywane rzeczywiście na oświatę. Rodzic powinien mieć swój bon edukacyjny i z tym bonem edukacyjnym iść do dyrektora szkoły. Rodzice, którzy mając bon oświatowy, wybraliby taką szkołę, a nie inną, czyli tą szkołę najlepszą. I to by była najlepsza weryfikacja na wolnym rynku. Stoimy tutaj przed flagą, która symbolizuje Unię Europejską. UPR od początku ostrzegał, że wejście do tego tworu, że jego prawo jest antyobywatelskie, antywolnościowe i pierwszymi ofiarami praw Unii Europejskiej, które wcieliła na swoim obszarze Rzeczpospolita Polska, będą rodzice i ich dzieci. To, co robi minister Hall, dobitnie nas o tym przekonuje. Z Niemiec, z czołowego państwa Unii Europejskiej, dochodzą bardzo smutne sygnały. Tam już rodzice są wsadzani do więzień za odmowę posyłania dzieci na zideologizowanie lekcje wychowania seksualnego. Siedziba ministerstwa pani Hall znajduje się niedaleko. Tutaj za rogiem, można powiedzieć. Ale znajduje się nomen omen na ulicy, która dla Polaków ma bardzo smutne i tragiczne skojarzenia. Aleja Szucha to symbol niszczenia narodu, inwigilacji, tortur, opresji i ofiar w ludziach. Chciałem, żebyśmy właśnie w tej chwili refleksji na koniec, minutą ciszy, uczcili zarówno tamte ofiary Alei Szucha sprzed 70 lat, jak i te, które znowu możemy ujrzeć, jeśli nie powstrzymamy zbrodniczej polityki tego rządu, a szczególnie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Proszę o minutę ciszy.